In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. The unity is the most important for peace. So we stay together near altar, the Orthodox Archbishop Jerzy, the Protestant Bishop Mirosław, and me, Joseph, the Catholic Military Bishop of the Polish Army. We ask you to all to pray for peace in our chaplain's community. Let us pray. Pour out on us, O Lord, we pray, a spirit of truth, understanding, and peace, that we may know with all our hearts what is pleasing to you, and with one accord pursue what we have come to know. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Excellencio, księże biskupie Mirosławie, bracia i siostry, prawdziwa mądrość wiąże się z duchowym rozumem, a duchowy rozum jest darem Bożym. Dar Boży to działanie Boga w człowieku poprzez to, co otrzymał w tym darze. Mądrość musi być pokorna, a pokora mądrością. Teologia prawosławna określa to mianem pokornej mądrości, itapino frosini. Prawdziwa mądrość nie może nie prowadzić do Boga. Gdy człowiek rozpozna niestworzenie pięknego i nieprzemijalnie mądrego Boga, zaczyna go miłować i nieustannie poszukiwać w nieprzebranych otchłaniach swego serca, aby w końcu go znaleźć, a jednocześnie wciąż pragnąc w tajemnym szczęściu wieczności. Błogosławiona niewyczerpalność tego pragnienia sprawia, że niebiańska uczta mądrości będzie nienasycona i nigdy nie nużąca. Bóg nie tylko przedstawia perspektywę nieba, lecz także przez wszystkie karty Pisma Świętego mówi nam, jak możemy je osiągnąć. Bóg tak umiłował świat, że chociaż człowiek przez swój grzech został wypędzony z raju, to miłosierny Pan nie daje za wygraną i sam schodzi ze swym bóstwem do ciała i wciela raj w swym bogoczłowieczeństwie. Chętnie się objawia tym, którzy wkroczyli i biegną na ścieżkach Jego przykazań. Daje się znaleźć w Kościele, tym, którzy Go szukają. W swej bezgranicznej miłości pierwszy daje się poznać, odczuć, zobaczyć, gdy ktoś odrzuci dawne ja i zapragnie go niczym jeleń złakniony źródłem wody, jak mówi Psalm 41. Chrystus zatem daje wszystko, co potrzebne człowiekowi do zbawienia. Jego mądrość odznacza się w miłości i miłością, a nie mechaniczną wiedzą wyznacza byt świata. Dla takiego Boga, który jest niewyobrażalny ludzkim rozumem, a zatem prawdziwy, warto się trudzić, warto wstawać wcześnie, w nocy, czuwać, odrzucić stare przyzwyczajenia, marzenia, nadzieje, chęci, myśli. Warto się trudzić i przez ten bogobojny trud zostać wprowadzonym w życie Boże. To staranie się jest tylko wołaniem, żebraniem o Bożą łaskę i w porównaniu z nagrodą, drogocenną perłą jest niczym. Ten trud wzbudza w ludzkim sercu jeszcze większą gorliwość, tak że się nie męczy, nie trwa w goryczy dnia powszedniego, lecz wciąż na nowo odzyskuje siły, otrzymuje skrzydła jak orzeł, biegnie bez zmęczenia. W ten sposób, nie usprawiedliwiając siebie, nie szukając winy poza sobą,
nie wierząc w swoje dzieła, człowiek znajduje się u bram swego umysłu Boga. Umysł, nous, jest darem Bożej mądrości, który pozwala człowiekowi z nią obcować. Gdy surowy diament naszego umysłu zostanie poddany obróbce Bożej miłości, stanie się brylantem doskonałej mądrości, jaka tylko człowiekowi może być dana. Kto czuwa w swym sercu, w tym rodzi się mądrość. Mądrość zdobywania Królestwa Bożego, gdzie o każdą Twą troskę dba sam Bóg. Drogie siostry i drodzy bracia, jesteśmy tutaj dzisiaj razem i choć pochodzimy z tak wielu różnych krajów, zapewne wspólne dla wielu z nas jest przekonanie to, że bogactwo, siła, władza, przemoc to cechy, dzięki którym można dobrze żyć w doczesnym świecie. Dodać jeszcze myślę, że można wiedzę, zaawansowanie technologiczne oraz kapitał. Jesteśmy wprawdzie stworzeni przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, ale tylko można powiedzieć na obraz i podobieństwo. Czy to nie przewrotne i symboliczne, że zesłał na ziemię swojego syna, który urodził się na uchodźstwie, w zasadzie bez ojczyzny, w biedzie, w brudzie, bez znakomitego rodowodu, jako, myślę, że był nas wśród swoich nazwany bękartem stolarza i nie do końca białym odcieniu skóry. W kraju pod okupacją obcego mocarstwa Syn Boga jest zaprzeczeniem wszystkiego, co dla ludzi żyjących w dzisiejszych czasach ważne, dla duchowych ślepców. Jezus, żyjąc wśród ludzi, postępował zgodnie z prawem, mówił prawdę, nie żył ponad stan, nie poniżał nikogo, kochał ludzi i chciał ich dobra. Takie jest świadectwo Ewangelii. Już na te cechy wskazują cytaty z Pisma Świętego, które dzisiaj przeczytałem według apostoła Pawła, nie jest tego świata. I na tym świecie rzeczywiście nie przetrwał długo i tylko niewielu dostrzegło w nim to, kim był. Badając istotę i naturę człowieka, wiemy dzisiaj między innymi, że przez głowę człowieka przypływa 70 tysięcy myśli dziennie. W momencie, kiedy czytam to zdanie, około 500 000 komórek w moim ciele umarło i zastąpiły je nowe. Człowiek składa się z ponad 100 tysięcy kilometrów połączonych naczyń krwionośnych, ma niepowtarzalne odciski palców i jednocześnie kod genetyczny w połowie odpowiadający połowie DNA zwykłego banana oraz mózg, ignorujący konsekwentnie fakt istnienia własnego nosa. Czy to nie zastanawiające? Jesteśmy najdoskonalszym, a zarazem najdziwniejszym gatunkiem zamieszkującym Ziemię, podobno myślącym. Tymczasem nadal nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że stanowimy fragment i element Bożego planu. Że to, co dla nas wielkie, dla Boga jest małe, a to, co dla nas mocne, dla Boga, jak słyszeliśmy, jest słabe i głupie. W swoim ludzkim zadufaniu i egoizmie, mówiąc o Bogu i wyrażając swoje oczekiwania wobec Niego, zachowujemy się jak człowiek, który widząc kamień twierdzi z pewnością, że już nie musi oglądać Taj Mahal, bo z takiego surowca przecież zbudowana jest ta zapierająca dech w piersiach budowla. Przypominamy człowieka, któremu woda wylewana z wiadra wystarczy i prawdopodobnie wcale nie będzie mu potrzebne nigdy do zobaczenia widok wodospadu Niagara. Bóg w swoim objawieniu wskazał na rzeczy małe, proste, na słabość, na delikatność i miłość, które oby wreszcie były nam codziennie źródłem naszej prawdziwej mocy i siły płynącej z dobrego źródła, które wzmacnia. Nie musimy się dlatego chyba silić na wielkość, monumentalność. Nasze starania i wytwory naszego umysłu są i tak tylko nieudolnym odzwierciedleniem tego, kim i czym jest prawdziwy Bóg. Życzę nam wszystkim z okazji
dzisiejszego jubileuszu, abyśmy podążali za Bogiem w skupieniu i w pokorze, mając oczy i serce otwarte na dobro, będąc dobrym fragmentem Bożego planu. Amen. Zostały utrwalone imiona i opisane czyny wielu żołnierzy. Są wśród nich stróże pokoju i bezpieczeństwa, których postawa i czyny pomimo upływu setek lat nieustannie budzą podziw i uznanie. Jednym z nich jest setnik rzymski. Czym sobie na to zasłużył? Co sprawiło, że pośród lokalnej społeczności cieszył się uznaniem i posiadał tak wielki autorytet? Odpowiedź zawiera się w tym jednym krótkim stwierdzeniu. Ten żołnierz posiadał niezwykłe przymioty ducha. Nade wszystko rzymski setnik miał wrażliwe serce. Kiedy dotarła do niego wiadomość o poważnej chorobie jego sługi, zareagował natychmiast. Uczynił wszystko, co było w jego mocy. Przez swoich wysłanników prosił cudotwórcę z Nazaretu o nadzwyczajną interwencję. Tolerancja była drugim jego przymiotem. On, nie będąc Żydem, szanował wyznawców religii mojżeszowej, szanował ich wiary i zwyczaje. Wysłannicy, którzy udali się z prośbą do Jezusa, aby uzdrowił sługę rzymskiego setnika, dali o nim takie świadectwo. Miłuje nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Ponadto setnik był człowiekiem prawego sumienia i wielkiego zaufania. Gdy nauczyciel z Nazaretu wyraził gotowość udania się do jego domu, dowódca wojskowy powiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mojego domu. Powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Tak wysoki stopień zaufania zaskoczył Jezusa. Zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem w całym Izraelu. Nie spotkałem człowieka tak prawego i o takiej głębi zaufania. Drodzy bracia i siostry, dla nas odpowiedzialnych za kształtowanie sumień i charakterów żołnierzy, spotkanie z rzymskim setnikiem jest niezwykle ważne i pouczające. Pobudza ono do refleksji nad jakością i stylem naszej kapelańskiej posługi. Prowokuje pytanie: jacy są nasi żołnierze? Najpierw dziękujmy wszyscy razem Bogu za wspaniałych kapelanów, z którymi współpracujemy, których posyłamy, by kształtowali sumienia i charaktery stróżów pokoju i bezpieczeństwa. To oni troszczyli się kiedyś i dzisiaj się troszczą o to, aby żołnierz, zachowując odwagę i męstwo, odważnie walcząc ze złem, nie zatracił w sobie przymiotów dobrego i szlachetnego człowieka. Bardzo dziękuję za to, że mogę podczas tegorocznej konferencji w obecności tylu kapelanów reprezentujących wiele armii świata wyrazić wdzięczność kapelanom polskiej armii, którzy kiedyś przed laty towarzyszyli żołnierzom na frontach I i II wojny światowej. Wielu z nich poległo i zmarło na skutek odniesionych ran. Inni dobrowolnie udawali się z żołnierzami do jenieckich obozów. Wspomnę tylko o błogosławionego księdza komandora Władysława Miegonia, który miał powiedzieć:
pragnę znosić ciężar niewoli wraz z żołnierzami. I razem z nimi udał się do niewoli. Zginął jako męczennik w Dachau. Kapelani wojskowego duszpasterstwa katolickiego, prawosławnego, ewangelickiego i wyznania mojżeszowego towarzyszyli jesienią 1939 roku polskim żołnierzom, a kiedy dostali się do sowieckiej niewoli, podzielili ich los. Zostali zamordowani wiosną 1940 roku w Katyniu i innych miejscach kaźni, a ich ciała do dziś spoczywają w dołach śmierci. Razem z wami pragnę dziękować Bogu za kapelanów, którzy dziś udają się w rejony konfliktów i działań wojennych, aby z pełnym poświęceniem wspierać duchowo żołnierzy idących z pomocą, jak słyszeliśmy, nie po to, by z kimś walczyć, ale po to, by ochraniać, po to, by nieść pokój, po to, by służyć zgodzie. Spotkanie z setnikiem dla nas pełniących odpowiedzialną rolę przewodników duchowych żołnierzy XXI wieku jest okazją do stawiania pytań o jakość naszej posługi. Zmieniają się czas i okoliczności, ale wymagania moralne wobec żołnierzy są wciąż takie same. Zadaniem kapelanów współczesnych armii jest takie kształtowanie sumień żołnierzy, aby odważnie stawali po stronie dobra, aby byli zdolni poświęcić swoje zdrowie, a nawet życie na ołtarzu wolności oraz stając w obronie podstawowych praw człowieka. Jednak na tym nasza rola się nie kończy. Jesteśmy zobowiązani tak kształtować sumienia żołnierzy, aby obce im były przemoc, chęć odwetu, zemsty i poniżenia godności drugiego człowieka. W czasie konfliktów zbrojnych żołnierza obowiązuje kodeks zachowań moralnych i międzynarodowe prawo. To my jesteśmy zobowiązani przestrzegać żołnierzy przed ich lekceważeniem, by nie dopuścić nigdy do przypadków bestialstwa lub ludobójstwa. Ponadto współpracując harmonijnie z kapelanami różnych wyznań, jesteśmy zobowiązani tak kształtować sumienia żołnierzy, aby i oni byli wzorem, aby i oni na wzór setnika potrafili uszanować odmienne zwyczaje i religie lokalnej społeczności, zwłaszcza na misjach zagranicznych. Ufam, głęboko w to wierzę, że nasza wspólna modlitwa, a także udział w wykładach i szczera wymiana poglądów pomogą nam jeszcze lepiej odczytywać znaki czasu, wzajemnie się poznawać, a nawet zaprzyjaźnić, aby jeszcze lepiej wykonywać powierzone nam zadanie duchowej opieki nad żołnierzami. Mam nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do tego, że i w naszych czasach zostaną utrwalone piękne historie żołnierzy, którym jest bardzo bliski świat wartości i postawa ewangelicznego setnika. Niech to spotkanie uczy każdego z nas wierności, odpowiedzialności, prawości i zaufania. Niech nam Bóg błogosławi. God bless you.